Mówimy o tym, co dzieje się blisko ciebie. Pani reżyser Maria Sartowa z Paryża, której scenograf Yves Collet kazał zrobić zdjęcia, bo on będzie realizował premierę Dźwięki Muzyki w marcu. On musi mieć kompletną dokumentację sceny. Weszła Bidula wraz ze mną ze swoim aparatem fotograficznym i mówi, ale tutaj nic nie widać, bo tu był las rusztowań. Także scenograf będzie musiał przyjechać w listopadzie i zobaczyć tę scenę. Jedno, czego się nie udało i nie uda się zrobić, to po prostu powiększyć powierzchni sceny, ale ta scena nie jest największa, no ale po prostu tego się nie da. Natomiast proszę zobaczyć, jeśli Państwo pamiętają te stare, zapalone ściany, wszystko jest w tej chwili czyściutkie i to, o czym ja wiem, bo może ktoś, kto nie jest bywalcem na co dzień, to nie ma tej radości, ale ta wysokość, która w tej chwili jest i to nowe wyposażenie, to jest naprawdę dla każdego dyrektora teatru ogromna radość. W tej chwili jeszcze nie ma tutaj sztankietów, nie ma systemu lin. One będą dopiero zakładane, no bo tak jak powiedziałem, dwa dni temu wyszli stąd budowlańcy z firmy Mazur. Teraz to będziemy wszystko montowali i duże elementy dekoracji będą po prostu śmigały do góry i będzie to bardzo dobre. Pracujemy również nad montowaniem tutaj cykloramy, czyli takiego specyficznego urządzenia horyzontowego, który powoduje, że optycznie scena się bardzo powiększa i że łatwiej jest prowadzić tam nowoczesne projekcje elektroniczne. Dlatego, że marzy nam się, panie naczelniku, to, żeby w następnym etapie, jak tylko będzie to możliwe, ale to już za mniejsze pieniądze niż te, które poszły na ten remont, chcielibyśmy zrobić nowoczesną scenę. Najważniejsza rzecz orkiestron. Mamy orkiestron przedpotopowy, to znaczy panowie muszą przy użyciu dużej siły mięśni kłaść na odpowiednie konstrukcje stalowe, muszą kłaść płyty drewniane. W każdym już nowoczesnym teatrze robi się to poprzez naciśnięcie guzika. Chcielibyśmy, żeby ten orkiestr był podnoszony na dwóch płaszczyznach, by funkcjonowały na zasadzie zapadni. Tutaj proszę zobaczyć, ja to widzę oczami wyobraźni, dlatego chcę, żeby mnie wspierał pan naczelnik, tę moją wyobraźnię. Pod nami już Państwo widzą dwa duże talerze sceny obrotowej. Jedna trochę mniejsza wewnętrzna i pas drugiej sceny na zewnątrz. I te sceny obrotowe mogą działać niezależnie z różnych prędkościach i przeciwnych kierunkach. Magia, jaka się wytworzy, będzie po prostu niesamowita. Oczami wyobraźni widzą Państwo też zapadnie podnoszone do góry, bardzo wysoko opuszczane na dół, wózki, na których wjeżdżają dekoracje. No i kolejny etap oświetlenia, nagłośnienia. To ja to widzę, jeśli pan naczelnik też to będzie widział w wyobraźni, to będzie nam już bliżej do realizacji tego drugiego etapu. To ja od razu dwoma zdaniami się odniosę. Plany pana dyrektora są nam znane. Pan dyrektor wskazał je w swoich planach na rok przyszły, no ale na ten moment pozostaje mi potwierdzić na razie tyle, co zadeklarował pan prezydent, czyli że jeżeli środki finansowe pozwolą, to oczywiście wszyscy bylibyśmy szczęśliwi, gdyby to się udało. Natomiast to jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby coś potwierdzać lub temu zaprzeczać. Ale plany są nam znane. Pan dyrektor o nich już wspominał wcześniej i faktycznie wyraźnie zarysował je w swoim przygotowanym planie na rok 2014. Także czas pokaże.